Heroes of the Storm ponoć ma odżyć i jakby wielka tragedia się wydarzyła z tym, że Heroes of the Storm zginęło. Generalnie to jest tak, że ja w tym momencie w ogóle straciłem zainteresowanie tą grą. Po jakimś czasie wróciłem i świetnie się bawiłem, w zasadzie naprawdę super. I nawet jakbym teraz zagrał, to bym się dobrze bawił. Ta gra miała liczne problemy, została ona wyłączona w zasadzie z obiegu, były duże dramy odnośnie na przykład HGC, czyli jakby turnieju, który był robiony przez Blizzarda chyba w 2018, była wielka drama. Natomiast ostatecznie gra została wrzucona na taki on hold, czyli taki status podtrzymania życia, czyli jest, ale nie pojawia się nowy content. Ostatnia postać chyba się pojawiła parę lat temu, o ile dobrze kojarzę. A teraz, moi drodzy, po przejęciu przez Microsofta mamy tutaj artykuł. Blizzard ma w swoich rękach wiele ciekawych IP, ale nie jest sekretem, że deweloperzy rezygnują z produkcji, które nie odnoszą oczekiwanych sukcesów. Taką sytuację spotkał Heroes of the Storm i choć tytuł posiadał wielu fanów, to jednak od połowy zeszłego roku prace nad grą zostały... To już będzie od połowy zeszłego roku. Ponad rok, nie? HOTS to pozycja z gatunku MOBA, w której gracze mogli wcielić się w bohaterów. Dobra. Nie jest jednak sekretem, że firma Blizzard później zaoferowała Heroes of the Storm, więc ostatecznie tytuł przegrał m.in. z League of Legends i Dota. Bardzo ubolewam. Znaczy, ta gra miała tak, że przykładowo jest tak, że brakuje trochę takiego indywidualnego elementu gry, nie? Że jakby ta gra była bardzo team-based'owa. To nie jest tak, że w HOTSie jedna postać nie może zrobić różnicy, ale w League of Legends jest to bardziej widoczne, nie? Gra była bardziej casualowa. Mimo wszystko ja się świetnie bawiłem, dlatego że fajne były mechaniki, można było te postaci świetnie kombić, fajne umiejętności. No gra bardziej casualowa, taka do przyjemności, ale dobra. Spojrzeć się w stronę, próbowała walczyć o produkcję, ale ostatecznie od ponad roku nie otrzymała żadnej aktualizacji. Wszystko jednak zmieniło się w nocy, ponieważ deweloperzy zapowiedzieli, że wrzucają na serwer testowy nową aktualizację. Nie jest to mały patch, a bardzo duży plik, który zajmuje się odświeżaniem interfejsu użytkownika i poprawia balans bohaterów. Gracze nie wiedzą, dlaczego firma zmieniła decyzję i zajęła się poprawkami Heroes of the Storm, ale część osób łączy tą sytuację z ostatnim ruchem Microsoftu. Korporacja wykupiła Activision Blizzard, a Phil Spencer potwierdził, że deweloperzy mogą powrócić do porzuconych IP. Nie brakuje nawet teorii, w której Heroes of the Storm mogłoby trafić na Xboxa, ale trudno uwierzyć, że deweloperzy w szybkim tempie opracowali nową wersję, która będzie mogła w najbliższym czasie trafić na sprzęt Microsoftu. Powrót HOTSa do życia jest jednak zaskakujący i pewnie w najbliższym czasie przedstawiciele Blizzarda potwierdzą ten... Ej, ale czy te... Jakby ten patch już jest, na zasadzie można go przetestować? Właśnie kurde tego, bo się tak zastanawiam, czy ten patch jest, na zasadzie można zobaczyć te zmiany, które oni tam wrzucili? Na PTR-ze? Na PTR-ach, tak, na serwerze PTR-a. Dobra, ale to oni rzeczywiście coś tam zmienili, czy niczego nie zmienili? Właśnie nie wiem, ale to jakby to są zmiany? Gdzieś tam są jakieś ten? Wysłałem ci link ze wszystkimi zmianami. Wysłałeś mi link ze wszystkimi zmianami. Okej, dobra, jest rzeczywiście, patrzę. Jest rzeczywiście, moi drodzy. No i rzeczywiście jest. Our next Heroes of the Storm patch just hit the public test and will be available for PlayStation. Dobra, zobaczmy. Observator UI, Diva Mech health bar is displayed in the Observer. Okej, panel, Misha health bar, okej. To są jakieś health bary pokazane. Ikony, zmienili kolory, change icon color for... Dobra, czy jakieś kosmetyczne zmiany? Kosmetyczna zmiana, base attack, jakieś ikonki oni tutaj pozmieniali. Abilities, bounce, require visible, cleaver, dobra, splash, vulnerability. Jakieś tutaj widzę, że jakieś nieduże to są zmiany. Increase experience given by experience globes na Alarandomie. Dobra, czy widzę, że tu jest lista dużych fixów i tak dalej. Czyli jakby to nie jest patch, który wprowadza jakąś nową zawartość. Tylko jest to patch, który raczej, że tak to ujmę, troszkę poprawia grę. Może jest to tak zwany setup, nie? Czyli oni po prostu robią podkładkę pod to, żeby dalej aktualizować grę. Chociaż przyznam szczerze, ja myślałem, że trochę więcej tam będzie jakichś zmian. Ale z tego, co widzę, no to chyba niestety jest to tylko i wyłącznie jakiś efekt prac. Wiecie, po roku czasu oni zebrali... Zobaczcie, co się dzieje, zaraz zobaczę. Możliwe, że oni po prostu po roku oglądania, znaczy po roku pracy na tym, może ktoś przysiadł, coś tam porobił. Więc czy to jest jakiś wielki powrót? Nie wiem, jest to ciekawe. Czy można to łączyć z Microsoftem? Też nie wiem. Natomiast na pewno, jeżeli
mógłbym coś powiedzieć odnośnie Hotsa, to bardzo chętnie bym zobaczył tą grę z powrotem wśród żywych. Dlatego, że uważam, że to jest świetna gierka i bardzo bym chciał zagrać w nią jeszcze raz, żeby to był kurde aktualny kontencik, jacyś nowi bohaterowie i na pewno grałbym. A czy wy byście grali, chat? Weźcie mi powiedzcie, czy wy byście grali też w tą giereczkę. Zobaczmy, co tu się dzieje niby. Coś tu się dzieje, co to jest? Jezu, added balance changes, to jest jakiś... Jezu, to oni tu jakieś balansy zmieniają. Reverted changes. Jezu, bug fixy, jakieś human. Czekaj, co to jest? To jest Warcraft 3? To jest Warcraft 3. O Jezu, oni do Warcrafta 3 też zaczynali coś robić. Holy shit. Oni zaczęli rzeczywiście coś kurde robić tutaj w tym temacie. Ciekawe. Blizzard zaczyna kurde troszczyć się o swoje nieżywe marki. To dobrze. Rzeczywiście pojawił się tam taki, jakiś taki cytat ze strony Microsoftu, że są otwarci na to, żeby przywrócić pewne gry i tak dalej. Więc nie zdziwiłbym się, że chcieliby przywrócić na przykład takie Warcrafta trójeczkę, albo nawet była tam mowa o tak zwanych soft relaunch, nie? Czyli taki delikatny re-release, jakby ponowne wyjście gry. Fajnie by było, nie? Skąd mam ten link? Wszystko jest, moi drodzy, na czacie. Więc... czy wy byście pograli sobie w Hotsa, moi drodzy? Tak, 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 nie, tak, tak. No bo właśnie się tak zastanawiam. Tak, mówicie. No ja bym sobie zagrał. Może w najbliższym czasie trzeba będzie, kurde, pograć takiego Hotsika. Z tobą? Tak, ale wróciłbym. To była dobra giereczka. Serio. Fajnie się bawiłem. Ja Warcrafta 3? No Warcraft 3 też myślę, że zasługuje na taki soft relaunch. Więc... no, tak to jest. Pozdrawiam, Next Live.